99. Mega fajnie. Tam pod krzyżem jest taka no dość ciężka, poważna, wylewają już rzeki, no tu u nas też tak jak widać, no cały czas na bieżąco jest pompowana, ona na okrągło napływa, także no ciężko sobie z tym poradzić. W 2007 jak była powódź, to też były co niektóre miejsca zalane, ale nie aż tak jak w tym roku. Wczoraj rano mieliśmy tak troszkę w piwnicy, po południu już jak wróciłam z pracy był zalany pokój i tak jak widać, no już było no poważnie zalane wszystko. Nic nie zrobię, no. Bo musi ta woda zejść, bo my się nie uratujemy od tej sprawy. No i proszę zobaczyć, bo to jest rów taki dopływowy z pól, ale główna rzeka płynie tam. Nic się pozalewane wszędzie, no. Tutaj o, proszę to pole zobaczyć, co gościu posiał zboże i wszystko przepadło. Jest zalane, ile zobaczyć tu od krzyża w tamtą stronę popatrzcie na to. To wczoraj już mi ziemniaki z kopca zabrali, no bo wszystko groziło wyginięcie, no po prostu zmarnowanie. Że jest rzeka nieczyszczona. Tu chyba 2 czy 3 lata temu przeszli panowie, ale tak z 10 cm szpadelkami leciutko zdarli te takie, co rosną tam takie roślinki. No i to było wszystko. A tak jest nieczyszczona, koryto rzeki jest zaniedbane. W ogóle my tutaj jeszcze koło domu czyścimy brzegi, kosimy, a tam dalej w ogóle wszystko jest zarośnięte, zaniedbane. Nie wiem, gdzie te pieniążki z gminy idą. Praca na darmo. Daremko. Odnotowujemy tutaj dużą ilość wjazdów na terenie powiatu lubmińskiego. Za wczorajszą dobę, za 28, odnotowaliśmy w sumie 15 wjazdów do zdarzeń związanych z podtopieniem budynków jednorodzinnych. Większość tych zdarzeń dotyczyła miejscowości. Działania straży polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz pomocy przy obwoływaniu budynków mieszkalnych workami z piaskiem. W jednym przypadku to było również umacnianie wału na rzece Munówka na długości około 100 metrów, jak również w miejscowości Krzeczyn Wielki strażacy pomagali przy czyszczeniu przepustów w rowach Mazira. Obecny stan pogodowy, można się spodziewać kolejnych wjazdów do zdarzeń. Na chwilę obecną, w dniu dzisiejszym, zostały już przeprowadzone 3 działania związane z wypompowywaniem wody w miejscowości Niemstów. W chwili obecnej są prowadzone dodatkowo 2 działania w Niemstowie oraz w Tymowie.